Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przybyli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Grono 12 najbliższych uczniów wędruje z Panem Jezusem. Cel to Jerozolima, a w Jerozolimie Pan Jezus zostanie, jak sam powiedział, wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Nie rozumieli tych słów, ale nawet nie pytali o to, co to znaczy. Zamiast rozmyślać, nawet zadać pytania Panu Jezusowi, zaczęli się między sobą kłócić. Dlaczego? Dlatego, że mieli inne pragnienia. Wyobrażali sobie Pana Jezusa na miarę swoich pragnień, a jak coś nie pasowało, co mówił, to jakby puszczali to mimochodem, jakby słyszeli, nie przyjmowali. Przyjmowali wybiórczo to, co ich interesowało, a to, co ich nie interesowało, jakby zostawiali bez odpowiedzi. Tak jak spływało po przysłowiowej kaczce woda. Dlaczego? Dlatego, że ich serce jeszcze nie było skruszone i nie było nawrócone. Ich serca były napełnione chęcią przewodzenia czy chęcią bycia najpierwszym. Znaleźli się w Kafarnaum, to był dom Piotra, Andrzeja. Możemy powiedzieć, że i dzisiaj w naszym kościele może się pojawić taka forma podziału. Jedni twierdzą, że my jesteśmy tego, my jesteśmy tamtego. A tu potrzeba powrócić do początków, do pokory. Dzisiaj słyszymy w liście świętego Jakuba, że Bóg sprzeciwia się pysznym, ale pokornym daje łaskę. Daje też lekarstwo święty Jakub, jak należy przeciwstawiać się diabłu, aby uciekł od nas. Diabeł to ten, który dzieli, ten, który wprowadza wojny, kłótnie, wykorzystuje w naszych nieskruszonych sercach pychę po to, żeby zamieniać ją w coś takiego jak morderczą zazdrość, walki, kłótnie, nawet nieskuteczne modlitwy. Można być wierzącym i modlącym się, ale na wzór demonów. Złe duchy wierzą, nawet rozmawiają z Bogiem, ale są Mu nieposłuszne. I dlatego też trzeba nam powrócić do prawdziwej modlitwy, aby nie modlić się źle, tylko dobrze. Kiedy jest zła modlitwa? Kiedy jesteśmy jakby rozdwojeni wewnętrznie. Nie dążymy do tego, co Bóg chce, tylko do tego, co my chcemy i próbujemy Boga włożyć w nasze wąskie takie myślenie, ograniczyć Jego działanie tylko do naszych pragnień. Taki Bóg nie istnieje. Stajemy się ateistami wobec takiego Boga, ponieważ zaczynamy zauważać, że Bóg nie działa. Tak, Bóg nie działa. Kiedy Bóg działa? Wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem
całkowitej zależności od Niego. I święty Jakub przypomina, że na początku trzeba oczyścić ręce, uświęcić serca. Co to znaczy? Ręce, które są wznoszone do nieba, mają być oczyszczone z wszelkiej złości, nieczystości. Te ręce mają być otworzone, żeby przyjąć Bożą łaskę. Nie mają być w stronę przeciwko komuś, tylko wobec kogoś otwarte. Przeciwstawianie się diabłu to nie danie się prowokować złemu duchowi do reakcji na zło właśnie złymi myślami, słowami, uczynkami. Nie dać się zwyciężyć złu, to zło dobrem zwyciężać. Święty Jakub zachęca do tego, żeby najpierw zobaczyć to zło w sobie, że jesteśmy grzesznikami. Święty Jakub pisze, uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Ten płacz, smutek nad swoim grzechem, nad swoją grzesznością jest właśnie upokorzeniem przed Bogiem. Dobra spowiedź, szczery żal za grzechy jest takim upokorzeniem się przed Bogiem. Smućcie się i płaczcie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. To jest dla nas zachęta. Zachęta do tego, żebyśmy się przed Bogiem uniżali. Dzisiaj, kiedy patrzymy na różnego rodzaju podziały, walki, jakiś niepokój związany z rozprzestrzenianiem się wirusa, koronawirusa, to wszystko powoduje, że kiedy dochodzą do nas wiadomości o zamkniętych miastach, o regionach we Włoszech, gdzie nie ma mszy świętej, gdzie likwiduje się wodę święconą, żeby ludzie się nie zarażali, to też jest dla nas znak, by na początku, kiedy rozpoczynamy nasz Wielki Post, do tego, żeby kruszyć nasze serca. Też uświadamiać sobie, że w każdej chwili, niekoniecznie od wirusa, ale po prostu przestanie bić nasze serce i możemy przejść przez próg śmierci. W związku z tym, co ze sobą zabierzemy? Czy zabierzemy ze sobą te dobre uczynki, te ślady, które zostawiliśmy, które będą świadczyć o naszej miłości do Boga i do drugiego człowieka, czy też zostawimy złe ślady? Ktoś powiedział, że powinniśmy tak żyć, aby kiedy żyjemy tutaj na tym świecie, ludzie pod naszym wpływem się uśmiechali, byli szczęśliwi. A kiedy będziemy odchodzić i kiedy przejdziemy przez próg śmierci, żeby ci sami ludzie za nami płakali. Prośmy dzisiaj w tej mszy świętej, ucząc się od Pana Jezusa tej niesamowitej pokory, tego, że nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. Na ostatniej wieczerzy, kiedy mył nogi swoim uczniom, uczył je ich, co to znaczy. Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkim i sługą wszystkich. Prośmy o to, abyśmy mieli w sercu postawę dziecka i mieli serce skruszone, bo Bóg pokornym, skruszonym sercem nie gardzi.